Witam Was serdecznie. Pomyślałam, że w tym filmie opowiem Wam coś o sobie i o swoim życiu. Może na początek zacznę od dzieciństwa. Urodziłam się w małej miejscowości, w której obecnie mieszkam. Mam o 2 lata starszą siostrę. Kiedy miałam 6 lat, mój tata otrzymał mieszkania, był górnikiem, więc wyprowadziliśmy się do miasta. Tam chodziłam do szkoły podstawowej, potem do liceum o kierunku kreowanie ubiorów. Chciałam zostać projektantem mody. Wspominam te czasy bardzo dobrze. Moje dzieciństwo było pełne radości i miłości. Niestety mój tata zmarł. Miał wylew. Ja miałam wtedy 17 lat. Może rocznikowo 18. Nie obchodziłam 18. Moja mama została z nami sama. Nie otrzymała emerytury po tacie, bo była za młoda i miała 42 lata. Jak wiadomo, trudno jest utrzymać 2 córki i siebie, będąc samą. Pracowała do mojego 6 roku życia. Po wyprowadzce daleko od rodziny poświęciła się i wychowywała nas. Kiedy zostałyśmy same, w miejscu, gdzie mieszkałyśmy, było trudno o pracę. Moja mama miała trudności ze znalezieniem pracy, a długo już nie pracowała. Ja rozpoczęłam studia na turystyce. Jednak nie ukończyłam tych studiów z powodów zdrowotnych. Moja mama otrzymała pracę i wyjechała do swojej rodzinnej miejscowości. Ja mieszkałam z siostrą sama, studiowałyśmy. Z czasem zamieszkał z nami chłopak siostry, obecny mąż. Ja rzuciłam studia i pojechałam do mamy. Chodziłam tam do szkoły dla dorosłych, by utrzymać rentę po tacie, która była mała. Pamiętam, że ten czas był dla mnie bardzo ciężki i trudny. W tym czasie zachorowałam na poważną fobię społeczną, z którą walczyłam wiele lat. Jeśli chcecie usłyszeć o tej historii, to napiszcie w komentarzu, a ja opowiem Wam, jak przechodziłam fobię, jak walczyłam z nią i jak wyglądała moja terapia. Powiem tylko, że w tej walce pomógł mi wolontariat w domu dziecka i w schronisku dla zwierząt. Tylko w tych 2 miejscach i szkole przebywałam z ludźmi. Nie lubiłam przebywać z ludźmi. Pracofobia dawała o sobie znać. Bardzo długo nie mogłam się w życiu tym dorosłym odnaleźć i było mi bardzo ciężko. Bardzo się cieszę, że udało mi się pokonać fobię w takim stopniu, że mogę prowadzić normalnie życie. Potem zaczęłam kolejne studia. Tym razem ukończyłam je. Była to pedagogika. Po trudnym i burzliwym, nieudanym związku poznałam mojego męża. W wieku 35 lat wyszłam za mąż. Jestem z moim mężem już 2 lata. Nie mamy dzieci, ale mamy kota i psa. Choć w tym związku też nie było łatwo, ponieważ moja teściowa nie akceptowała mnie. Naciskała na ślub cywilny i mieszkanie z nią. Ja chciałam mieszkać z moją mamą, bo była sama. Chciałam jej pomagać i być z nią, tak jak ona była ze mną. Moja teściowa ma męża i syna. Ja chciałam ślubu kościelnego.
Nie utrzymuję z nią kontaktu, mimo że mieszkamy blisko. Mój mąż utrzymuje z nią kontakt, jeździ do niej, nie zabrania mu kontaktu z mamą. Mimo że mój start w dorosłość był bardzo trudny i ciężki, to przetrwałam to razem z moją siostrą i mamą. Moja siostra ma dwójkę dzieci, męża, ja mam męża. Moja mama przyszła na emeryturę, którą wypracowała i teraz prowadzi bardziej spokojny tryb życia. Jeśli podobał Wam się mój filmik, to lajkujcie i subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.